Ktoś Tak, wysiadł. sama. Wysiedli. Aj. Tam jest ich. Ze dwóch ich tam jest. Może podejdźmy. Nie widzą nas, taki śmurzy. Co mu daje? Podbiec? No. Towar sprzedają, towar sprzedają. Ej! Konojaro! Pojebało cię? Co tam masz, ha? Idziemy teraz, pójdziesz ze mną, koleżko. Kochany. Teraz ty, kociaku, jesteś cały mój. Zaraz zobaczymy, co masz w kuferku z łakoci. Na moim terenie, moim ludziom będziesz towar opierdalać. Zdejmij plecaczek i rozbieraj się z tych spodni. Do naga się rozbieraj. Po malutku. Po malutku, teraz bez numerów. No dobra, to dzieła. Możemy go gołego wypierdolić na BMG i powiedzieć, że zgubili kogoś. Nie, nie. A zdjęcie pamiątkowe? Cheese! Już, mam. Ile sił w nogach. Aj! Biegnij, jesteś więc wolny. Przed siebie jesteś wolny. Dobra, bierzemy otoba i nadzorujemy go. To nie mogę, kurwa. Lekko, leciutko w prawo się obróć. I do przodu, wio. Dobra, wio, do przodu. Oj, na meno, hurra! W prawo! W prawo trochę, haj, teraz prosto. Czuję się, jakbym grał w Hugo na Polsacie. To jest Polska. Piątkę. Musisz uwolnić Hugolinej dzieci! Lewo, lewo! Lewo teraz! Dobra, idziesz, idziesz, dobrze idziesz. Ło, nawet ci dobrze idzie. Pięknie, pięknie. Idź za głosem klaksonu. Z złą strony idziesz. No nie mogę. Dobra. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze, kurwa, nie grali. No nie mogę, kurwa, mać! Wezmę kejsatu, że jakiś golas, kurwa, gania! Nie, nie wzywaj, nie wzywaj! Dobry. Na policję zadzwonimy. No, no to mówię. Że jakiś zjeb goły biega po ulicy. No nie, no dzwońcie na kejsatu. Łooo! Na meno, kurwa! Aż po kajdanki rozerwało. Ej, kolego, nie zgubiłeś kogoś? Nie, nie zgubiłem, wiesz? No ale tam, kurwa, jakiś ziutek chodzi, kurwa. Co on tam robi? No właśnie nie wiem, dlatego pytam, czy kogoś nie zgubiłeś. Kurwa, gekaj, proszę. No. Może tego kolega? No właśnie nie wiem, zobaczymy. Tak? Nic podobnego. Masz ramen, no ja ci masz, kurwa, bo widzę, że sobie sam nie poradzisz. Dobra, teraz wiesz, że z kazaku chyba się nie zadziera, bo tak się kończy. Zrozumiałeś chyba. Nie no, było nawet w porządku było. Tak, my mieliśmy niezły ubow, twój van jest na parku u nas. Brawo, brawo! Kurwa, na serio ma skorion. Ojej! No, no go! A coś ci pękło, o, kurwa, w krzyżu? Ta? Jadę. Dobra lokalizacja. Dobra, jedziemy, idziemy. O kurwa. Cause somebody's wasn't ever found. That's how we don't down south. How you stop?
czuję się po prostu zagrożony z jedną osobą i chciałbym takiego jakby konfliktu uniknąć. Posłuchaj. Wiecie, o co chodzi. Posłuchaj mnie. Coś ci wyjaśnię. Słucham. Należysz do gangu Jamestown Outlawed Neighborhood. Czy... No coś w tym stylu, właśnie. I jak wiesz, my jako przedstawiciele gangu Kazoku Hebi działających na Japantown, AKK Mini Tokyo, mamy ze sobą nie lada spór. A mianowicie, nie tylko strzelacie do moich ludzi, ale również rzucacie mołotowy w restauracje znajdujące się na mojej jurysdykcji. I ty przychodzisz do mnie prosić mnie o bezpieczeństwo u mnie? Przychodzę z powodu takiego, że wszystkie sytuacje, które działy się na terenie tutaj albo na innych terenach, nie były jakby z mojej inicjatywy, a o nas nie brałem w nich udziału. Co najwyżej, jedyne co tutaj brałem udział, to przyjechałem różową taksówką z trzema osobami, chciałem pogadać, powiedzieliśmy trochę za dużo słów, no i zaczęła się strzelina, w której nawet nie brałem udziału. A kto brał udział? No, od nas ludzie brali. Ja tylko byłem w sumie tak jakby, no, szoferem byłem. Słowo kluczowe, od nas. Jak ja rozumiem, wiem. Ręczysz za swoich chłopaków i się ich nie wyrzekniesz. Tak samo ja ręczę za moich chłopaków i to, co robią moi ludzie na mieście, to przyjmuję ja. To powiedz mi, dlaczego każdy ma sprawę do mnie? Jeżeli strzelałem się może 3 razy, to i tak każdy chce mnie dorwać. Wyjaśnij mi to swoim tokiem myślenia. No nie wiem, no ja... Lecimy sekcja, trzeba skopać suka dupa Japońców. No widzisz. To teraz ja sobie wezmę swój telefon i im coś napiszę. W której kieszonce masz telefon? Nie mam telefonu. On nie ma nic przy sobie, sprawdzałem mu jamę ustną między włosami. No to co ty mówisz, że ktoś do niego napisał? No skąd wiedziałeś, że... To była wiadomość napisana wcześniej. Aha. No to gdzie masz telefon? To co z twoim telefonem? Ja nie wziąłem ze sobą telefonu tutaj, żeby nie było, że jakiś ten, żeby coś nie. Nie głupie, a też nie mądre. Takie 40-40. No dobra, no to gadaj wszystko, co wiesz na temat waszych planów odnośnie nas, bo jak to będziesz miał, kurwa, będziesz miał nową dziurę do oddychania. Ja, jako ja, na temat planów naszych, nie mam dosłownie... Mam streszę zerowe się, pojęcie. Bo nie mam czasu. Mam zerowe pojęcie, no jestem tam dosłownie nikim. Zamieszkałem tam, szukałem po prostu mieszkania, szukałem... Ja pierdolę, ci murzynie. To na chuj. Na chuj się chcesz bawić w gangowe gówno. Zamieszkałem tam i już jakoś poleciała lawina, no. To może ja powiem ja to, co on powiedział wcześniej. No mów. Sam do mnie podszedłeś i powiedziałeś, że tworzycie projekt osób, które tam po prostu mieszkają. Nie wspomniałeś o żadnym gangu. Dlaczego no później no. Powiedziałeś dopiero o JTR? Czyli mówisz, chcesz mi powiedzieć, że zrobiliście projekt po upadku JTO, które miało być to miejsce schronienia dla osób, które wcześniej były z JTO i nazwaliście to Jamestown Freedom, tak? No ogólnie całe Jamestown Freedom Project to jest po prostu miejsce, czyli całe Jamestown, gdzie zamieszkują Latynosi i czarnoskórzy. No okej, okay, i przez to zrobiły się... I tam się zrobiły podłamy gangów. Ale zamknij mordę, kurwa, jak ja mówię, to po pierwsze, a po drugie... Chcesz mi... Przepraszam. Nie lubię się powtarzać. Jako Jamestown, nieważne czy Project, czy Freedom, kurwa, Kingdom Deliverance. Chuj mnie to obchodzi, jak się nazywacie, ale to co robicie, to przekracza wszelkie granice. Widzicie, przyjeżdżacie kurwa do nas, napierdolacie do moich ludzi i ty kurwa przychodzisz prosić mnie o ochronę na moim Tokio. Powiedz mi, murzynie, ile razy mnie widziałeś na Sound Central? Ile kurwa razy? Ile? Zero? No kurwa, dwa. Gratulacje! Wygrywasz, kurwa, zaraz ołów, kurwa, w głowę. Mam nadzieję, nie, że się teraz nie pomylisz. Bo kurwa, cię rozpierdolimy, potniemy, a twoi koledzy nawet się nie dowiedzą. Gdzie spoczywasz?
Wyślemy cię na jebaną kiszonkę, bilet w jedną stronę. Zobaczcie, kto tam chodzi na dole. Zapuść żurawia, kto jest na dole. Tylko nie spierdol się. Dyskretnie. Se. Przykucnij. I podskocz sobie. Kto? Kto Ming? No Ming. Okay. Ja. Powiedz mi coś takiego ważnego w chuj. No ważnego w chuj po prostu, no bo nic nie dajesz. Wiesz, jest 1-0, jest bardziej szala szans, że zginiesz tutaj, ponieważ należysz do gangu JTO. Po prostu. Za przynależność. Ja... Myślisz, że oni pytają, kim my jesteśmy? Nie pytają, kurwa, czy należy do gangu, strzelał do żółtych po prostu. Ja was rozumiem, że wygląda to, jak wygląda. Kogo on jest? Tydzień na kibel. Tydzień na kibel? Aj. Tydzień na kibel. Od kogo on jest? Będzie kiblował. Ale to nie może być tak, że my ci dajemy wolną kartę. Można nawet powiedzieć zieloną pierdolną kartę na małym Tokio. A twoi koledzy będą przyjeżdżać i strzelać. Wejdziesz z nim. Dobra. Hej, do góry. Skakuj dawaj na makę. I bez numerów. To chyba nie w tą stronę tą ekspansję kurwa robisz, bo Jameson to nie małe Tokio. Ekspansję sobie chciało. Co, DLC kupiłeś do mapki? Ekspansję kurwa. Dobra, żart. Ta ekspansja trochę za daleko poszła chyba. Aj. O wiele za daleko i nie w tą stronę coś powinna iść. I to dobra, pal. Worek na łeb. Zastanów się, co powiesz o 20. Tak, zastanów się, słuchaj. Przyjdziemy o 20 do ciebie. Na razie, Tyler. Ja nie i bez bezbiednego pierdolenia. Dobra, wychodzimy, już musimy go nie słuchać. 12. Jaka 12 w nocy, to 20 godzin. Zdecydowałem no. Się, tak. Coś za szybko, mało przekonujące. Nie, naprawdę. Nie, wiesz co, zrobimy ci przysługę i potraktujemy to jako mówienie w emocjach. Tak. Zostawimy cię na chwilkę, żebyś to przemyślał.